Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym projekcie z zabawnej gry Czuczel albo Kuchel. Nie jestem pewna, jak to dokładnie powinnam czytać, ale tak, jesteśmy w takiej dziwnej gierce. Jest to swoista przygodówka, stworzona w 2018 roku przez niezależne studio Amanita Design. Nie wiem, czy kojarzycie, ale wydali oni również dość popularne Machinarium, potem Botanikule i Samorosta. Chyba też w dwóch wersjach, albo nawet trzech, nie pamiętam za bardzo. Zresztą w Samorosta ja chyba jako jednego nie grałam. Machinarium bardzo mi się podobało, Botanikule również. No i teraz mam okazję zagrać w Czuczela. Nie wiem, na razie będę nazywała go Czuczel, dopóki ktoś mnie nie wyprowadzi z błędu. Chociaż może się to już nie zdarzyć na tym let's playu, bo podobno gra jest dosyć krótka, więc myślę, że może zająć nam dosyć mało czasu. W każdym razie Czuczel to imię naszego głównego bohatera, czyli tej kuleczki chyba, co tu śpi w kartoniku. No i naszym zadaniem będzie, z tego co czytałam, odzyskanie wisienki skradzionej przez jakiegoś złoczyńcę. Także będziemy się bawić, będziemy wykonywać jakieś różne dziwne rzeczy, dziwne zadania i spotykać różne dziwne stworzenia z tej gry. No. Ja ogólnie bardzo lubię gry właśnie od Amanita Design i bardzo mi się podobało zarówno Machinarium, jak i Botanikula. Miały swój taki swoisty klimat. No i przede wszystkim są bardzo zabawne, także to do mnie bardzo przemawia. No. Także życzę Wam miłego oglądania. Mam nadzieję, że gra się Wam spodoba i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Ogólnie tutaj nie ma żadnego menu. Jakby lądujemy bezpośrednio w grze. Ale tutaj mamy różne jakieś opcje. Nie wiem, czy to są zapisy stanów gry, szczerze mówiąc. Nie orientuję się za bardzo. Tu są jakieś rzeczy, które też nie wiem, o co chodzi. Tutaj mamy twórców gry. I tutaj właśnie jakby też social media od Amanita Design, jakieś... O, jakieś koszulki można kupić. Tutaj są właśnie te gry, o których wspominałam. O, Samorost 3. No to znaczy, że 3 części tego było. No, tak mniej więcej. Tutaj jest zmiana ekranu i wyjście z gry. Dobra. Okej, spróbujmy coś tutaj zrobić. Nie da się chyba go tak po prostu obudzić. Wow! No, to ma twardy sen. Skoro go nawet nie obudziło to. W dodatku... mimo wszystko... Znaczy, tak jakby usłyszał, ale mimo wszystko wyciągnął tą wtyczkę. Budzik może? No, budzi? Chyba nie. Dziwne, że tym młotem go nie rozwalił. Okej, telewizor też nie. Są jakieś obrazki. O, Czuczel z T-Rexem. O, to ta wisienka. Wisienka na torcie. Matko, co to za stworzenie. Dziwne. O, kolejna wisienka. Ojoj. Muchostworek dostał po twarzy. A ty? Ty się w ogóle nie ruszasz. Okej. Z mózgu mu się wylewa woda. To trochę creepy. Ale odleciała mu czapka. Ileż on ma tych kapci? Wow. Wielki słoń dostał budzikiem. Okej, a ty? Okay. O,
A ten dostał nie wiadomo czym, jakąś pałką. Co to jest? Nie rozumiem za bardzo, czemu mi się to zaświeciło. Nadal się nie chcę obudzić. Co ja mam zrobić? O, teraz jakaś spokojniejsza muzyka. Czapka nam odleciała, wszystko nam odleciało. Aha. Okej. Muchostworek zaraz tam spadnie na tego czwczela. O mój Boże! Dobra, ale przynajmniej go obudziliśmy. Jej, jest jakiś progres. O, to ta wisienka. O właśnie, no i ktoś nam ją ukradł. Bez strzele, jakaś wielka łapa z King Konga pewnie. Nie, nas też zabrali gdzieś. Gdzie jesteśmy teraz? O, zeszła wisienka. Wisienka! Kim jesteś? Czego chcesz od naszej wisienki? No ej, oddaj naszą wisienkę! Nie można... O, znak zapytania. Klik, klik, klik. Aha, okej. Takim podstępem mamy go wziąć. Haha! Mam wisienkę. Nie, to znowu ta wielka łapa. No co za łapa? Czemu on się z nami bawi? O kurde, co to ma być? O, zapewne za wysoko i nie dosięgniemy, bo nie możemy tak skoczyć. Aha, to jest próba wyciągnięcia drzewa. No to faktycznie może być problem. Myślałam, że on się będzie wspinał, tak? Ale to chyba od tego jest to. Okej. Okay. Ale jest spowieszona strasznie ciężko. Co teraz? Całe drzewo przewalisz zaraz. Okej. Okay. Ale wisienkę ściągnął. Jest jakiś tam problem. O nie, wrócił ten dziwny stworek. Pseudo jesz. To jest moja wisienka. Czucz. Tak, z wielkim. Teraz jakoś podniósł to drzewo, nie? Moim sąsiadom coś się przypomniało i stukają mi nad głową. Mam nadzieję, że tego bardzo nie będzie słychać. Gdzie my się gonimy? W ogóle co to za żółty stwór z basenem w głowie? No i zabrał mi wisienkę. Czemu wszyscy się na tą moją wisienkę? Pogadajmy z nim. Hej, daj mi wisienkę. Nie o to chodziło. To może wspinajmy się na niego? Nie. To chyba nie zadziała. A mogę... O, mogę z nim pogadać. Jaki ten słodki ogonek ma. Może rzuć nim. A, nie, skoczył. Okej. Okay. Co teraz? Możemy mu antenką poruszać. Pff, Boże. Tak, skacz do jego mózgu.
Boże, co za potwór. Aha. A co to robi? Okej. Ruszyć się tego nie da. A to? A to jest wyciągnięcie pewnie. Biedny, wydłużył sobie rączki tylko. Aha, to jest pójście na stronę, rozumiem. Aha, wracają do tej samej pozycji. A! Nowa opcja się pokazała. A, że podkopać to. Okej. Dobra, to jest jakiś motyw. Aczkolwiek nie wiem za bardzo, co nam da wyciągnięcie tego znaku. Przywal mu tym znakiem? O Boże, aha, to w taki sposób. Okej. Okay. To może teraz rzuć nim. Nie, nie, chciałam nim rzucić jakoś. Ale dobra, w sumie tak też może być. Ale on zabierze moją wisienkę. A ja się tak napracowałam, no. Boże, co to miało być? Co to jest? Co to za kolorowe słonie? Czego się naćpał? O matko. No, wisienka odleciała. Aha, teraz wisienka skacze na jakiejś zielonej żabie. Być? Nie. No, to nie wyszło. No, teraz jakoś chcesz nim rzucić. Ale nie możesz trafić. No i poszedł sobie. No i co teraz? No! Ale uparte! Aha, zjadł go. Super. Czuczel zjadł żabę. Fajnie! Fajnie się bawimy. No i znowu mi zabrał moją wisienkę. No. O Boże. Okej. Okay. Co za ptaki? Jeden to wygląda jak deska jakaś. No i odleciał. Fruń! Aha, bo to... O mój Boże. Mega. Wow, wyleciała... Aha. Czy nie mogę wylecieć poza ekran? No. No. Boże, co to Flappy Bird? Nie! Nie! Nie, nie, O. Dobra, udało się. Boże, gdzie my jesteśmy? W jakiejś krainie żelków? Au. Au.
O Boże! Do góry nogami! Nie! Nie! Okej. Okay. Teraz znowu normalnie. O Jezus. Świat stanął na głowie. Zażarł mnie! Dobra, na te trzeba uważać. O nie, 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 nie! Nie! Nie, nie, nie! Jeszcze od samego początku. O, fuck. O. Bym musiała... Nie! Ja nie mam to zrobić, przecież ja nie przejdę tamtędy. No i jak ja mam to zrobić? Tu mnie wypu... Aha, dobra, muszę chyba odpowiednią tą... A, dobra. Już kapuję. Nie, zostawcie mnie. Noż! Co za bezczelne różowe kulki. No! Nie mogę. Przecież raz mi się udało tam przejść. O, no... Nie! Dobra, tu mnie zezryj. O! Boże, aż ciemno się zrobiło. No, ale to przynajmniej jest łatwiej. Matko, ta sekwencja jest strasznie długa. Jakie dziwne narysowane chmury. O, my gry. No. Nie obijaj się. Dobra, przeleciałam. Okej. Okay. Uff, dotarliśmy gdzieś. Do jakiejś jeszcze większej różowej, nie, żółtej kulki. No tak, coś ci się przyczepiło do boku. Tomek. Moja, 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 moja. Ja byłam pierwsza z moją wisienką. Mały złodzieju. Czarna wiśnia w środku. To bomba jest. Weź. Weźcie, uciekajcie. O my Boże. Aha, i wisienka z powrotem się pojawiła. Ekstra. Oh my godness. Dobra. Co to robi? Nio. Nie da się. No, za wysoko. Choćbym się wyciągał, to nie wyciągnę się aż tak. Puk, puk. O mój Boże! Jaki wielki ślimol! Taki trochę genetycznie zmodyfikowany. Obawiam się, co ta ikonka znaczy. Aha, to znaczy, żeby się schował? Czy wyciągnie jakąś inną twarz? Jezus Maria, co to jest? Czy to Pac-Man? Chcę iść do Pac-Mana.
Nie, zwija cię dywan. Pac-Man! Nie. Pak. No, musimy go jeszcze zaprowadzić w ten środek, żeby nam zamienił to coś w wisianki. To jest takie kwa. O, udało się. Dobra. Kwa. O nie, druga plansza. We have a problem. Umarłam. O, mam więcej żyć. Nie! Tu chcę i tu chcę, bo nie wiem, co to jest. A, może, że mogę ich zjeść, tak jak duszki. Okej, ale one się i tak odradzają. O, ale znowu mi się ta butelka zrobiła. Dobra, tu tędy idź. Nie, i znowu mnie zablokują, no. Deda mam. Zostały mi dwie wisienki. No tu! No. Ciekawe, ile tych plansz w ogóle muszę przejść. O nie! Wszystkie wisienki. Nie! Tu. Niam. No, płyń z prądem. No, nie chciałam umierać. Nie tak młodo. Nie. Dobra, to weźmiemy wszystkie. Nie! Zezrecie. Om nom. Nie, no tu, głupku. Tu na dół i tędy, o. O, to jest żmudna praca. Nie, no tu. Noż. Tak. Tu i tu. O. Tu w dół. Noż jednej mi zabrakło. Tu. Dobra, w górę idź i tędy.
teraz musimy płynąć tu. I te dwie. Dobra, koniec. Masakra. O, zdobyłam złoty medal. Oh yeah. Jej! I co, i teraz będzie dalsza część? Ja mam... Aha. Może te save'y robią się same. Dobrze, moi kochani, to myślę, że w tym miejscu sobie skończymy pierwszy odcinek. W kolejnym, nie wiem, spróbujemy znowu odzyskać naszą wisienkę. Ogólnie jak na pierwsze wrażenia, to... O, czuczel nam zasypia. Jak na pierwsze wrażenia, to gra wygląda całkiem fajnie. Aczkolwiek no trochę różni się od tego, co było w Machinarium i w Botanikuli, bo wydaje mi się, że w Botanikuli i ogólnie w Machinarium też było więcej zagadek takich bardziej na myślenie. Tutaj mam wrażenie, że jest trochę więcej takich zręcznościowych rzeczy. Trochę myślenia też jest, ale tak wydaje mi się dużo mniej, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. No nic, zobaczymy, jak to dalej będzie. Także ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i usłyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i pa, pa!